Opowiem Państwu, jak wygląda postępowanie arbitrażowe od strony czysto praktycznej. A dobra wiadomość jest taka, że jest ono dużo mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym. I choć większość aspektów praktycznych postępowania arbitrażowego zostanie ustalona pomiędzy stronami oraz zespołem orzekającym, niemniej jednak istnieją tutaj pewne praktyki, które stały się niejako standardem, wobec czego warto je znać. Zacznijmy od komunikacji. Czy komunikacja w postępowaniu arbitrażowym może być prowadzona w formie wyłącznie elektronicznej? Odpowiedź brzmi tak, może. Komunikacja w arbitrażu od wielu lat w dużej mierze odbywa się w formie elektronicznej, przynajmniej od ukonstytuowania się składu orzekającego. Tak więc strony, arbitrzy, zespół orzekający komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej. Również w formie maili doręczane są pisma procesowe stron oraz postanowienia zespołu orzekającego. W podobnej formie wymieniane będą załączniki, choć niejednokrotnie z uwagi na wielkość oraz liczbę załączników będą one udostępniane za pomocą różnych rozwiązań chmurowych. Niektóre instytucje arbitrażowe udostępniają stronom platformę do zarządzania postępowaniem arbitrażowym. Taka platforma to nic innego jak miejsce, w którym udostępniane są wszystkie pisma i dokumenty wymieniane w toku postępowania, które będą dostępne dla jego uczestników przez cały czas trwania postępowania. A czym wyróżnia się pismo w postępowaniu arbitrażowym? Dobrą praktyką jest numerowanie akapitów oraz w przypadku pism o dużej objętości dodawanie spisu treści. Załączniki dla pism numerowane są konsekutywnie przez cały okres trwania postępowania i odpowiednio oznaczane skrótami zapożyczonymi z języka angielskiego. C dla powoda, R dla pozwanego w przypadku dowodów faktycznych, CLA oraz RLA w przypadku powoływanych źródeł prawnych, CWS i RWS dla zeznań świadków i wreszcie CER i RER dla opinii biegłych. Rozprawy stacjonarne, zależne od decyzji stron, mogą odbywać się w siedzibie sądu, jeśli dana instytucja oferuje takie rozwiązania, w salach konferencyjnych pełnomocników stron, czy po prostu w centrach konferencyjnych. Panuje tutaj znaczna dowolność. Częstą praktyką jest nagrywanie rozpraw. Wówczas plik z nagraniem dźwiękowym dołączany jest do akt sprawy. Z tego nagrania może zostać sporządzona transkrypcja. Niejednokrotnie jednak strony decydują się na bardziej zaawansowane rozwiązanie w postaci transkrypcji na żywo. Arbitraż jest nastawiony na efektywność, stąd też już przed lockdownem popularne były posiedzenia organizacyjne w postaci telekonferencji, ewentualnie przesłuchiwanie świadków za pomocą wideokonferencji. Niemniej jednak organizowanie rozprawy w pełni zdalnej, szczególnie z udziałem świadków, stało się popularne dopiero w ostatnim czasie. W przypadku, kiedy strony zdecydują się na taką formę rozprawy, będą musiały między sobą uzgodnić zasady, które będą wówczas obowiązywały, między innymi sposób przesłuchiwania świadków czy okazywania dokumentów. I co ważne, wszystkie szczegóły organizacyjne wówczas spoczywają na stronach postępowania. Coraz częstsze poleganie na online-owych rozwiązaniach niesie za sobą pytanie o cyberbezpieczeństwo. W tym zakresie chciałabym Państwa odesłać do raportu przygotowanego z inicjatywy Międzynarodowej Komisji do Spraw Arbitrażu Handlowego, który zawiera cenne wskazówki w tym zakresie. Link do raportu znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do komentowania bądź do kontaktu mailowego za pośrednictwem adresu e-mail, który wyświetli się Państwu na ekranach i znajduje się w opisie pod filmem.